Gra zrobiona na silniku Unity. Bardzo fajnie. Po raz drugi z rzędu się spotykamy z tą technologią. I po raz drugi tak samo z rzędu dany nam jest... No właśnie. WW2 Soldier. Panie i panowie? Moi drodzy widzowie, w sensie, że witam was bardzo serdecznie ponownie na polach II wojny światowej. Ja jestem Michał Duski, a oto właśnie nowa seria na kanale, w której pozostaniemy w klimatach II wojny światowej, które wcześniej dane mi było wam zaoferować pod postacią gry Desert 1943. I tym razem jest to gra do przechodzenia, jak można się domyśleć. No i cóż to... I tym razem co najlepsze nie będzie to FPS, bo ja wiem, coś a la Metal Slug, czy po prostu, no jak można było zobaczyć na screenach w Google Playu, swoista strzelanka side-scrollerowa, bo że jest w 2,5D grafika, że to środowisko jest trójwymiarowe, ale poruszamy się w bok. No i wyglądało to bardzo ciekawie na screenach, postanowiłem więc sobie tę grę pobrać. No i oto jesteśmy. My. Tam zgodnie z obietnicą, jaką wam złożyłem w spóźnionym o 8 miesięcy, 7, podsumowaniu, czy tam 7, podsumowaniu roku zeszłego na moim, podsumowaniu zeszłorocznej, spóźnionym o 7 miesięcy, podsumowaniu zeszłorocznej, przepraszam, zeszłorocznej działalności mojego kanału, pozwolimy sobie na rozpoczęcie więc serii z jednej z dwóch na wyliczy czasie gier, które przeniesie do poprzedniego Desert 1943, tak jak powiedziałem, są już grami do przechodzenia i są to bardzo fajne gry, wyglądające przynajmniej na takowe. A zacznijmy właśnie sobie z tych dwóch od drugowojennego żołnierza. Tutaj jak widzicie, już menu nastraja optymistycznie. Nie, mamy żołnierzy tam ćwiczących pod czujnym okiem generała, który na nich się drze. Tam motywacyjnie oczywiście. A tutaj ci z przodu, nie wiem co robią, ale chyba coś jedzą albo planują. No, popijam sobie przy tym oczywiście poranną herbatę. Sterowanie. No powiem wam, szykuje się ciekawa produkcja zdecydowanie. Dawno nie grałem, trzeba przyznać, że dawno nie grałem od czasu, za sprawą tego Desert 1943 w grę taką typowo do przechodzenia. Jeżeli chodzi o grę na telefon, bo no, trochę się tych gier usług, tym bardziej, że trochę tych się gier usług takich z najbardziej popularnych produkcji narobiło, takich wspieranych przez wiele lat. Że też wspomnę o pobranym przeze mnie w zeszłym roku przez Agent VAT, którego powstało, no trochę tam naśladowców, żeby nie powiedzieć podróbek i innych tego typu rzeczy. Cele misji, pauza, medyki tkanów, zdrowie. Liczba walety, liczba misji, pauza, jeszcze broni. Action, health, no, atak, medyki. Atak wręcz, a... Zabójstwo wręcz. Cały za osłony. Cały granatem. M, up, down, top, drop, a we wnętrzu jest cały weapon, to cover, out cover. Jump, vault, stance, stand, crown, move left, right. Opcje. Można zrezygnować postęp, czyli już mi się to podoba. No i Warpedia. Czyli jak widać, to mamy tu wpływy dzisiejszych gier. No dobra, skoro jesteś tutaj, jak mam wiedzę o świecie. Mimo, że przecież no to jest akurat... A coś takiego? Info. No bardzo ograniczone w sumie. Nie, bo przez sobie jedynie... Bohater. Poziom umiejętności nieznany. Główna broń. M1 Garant. Ranga szeregowy. Imię. Johnny B. Soldier. Nieźle. No widać, że to jest taki troszkę na żarty.
każdym razie całkiem ciekawa produkcja. A w takim razie, no... No... Fajnie będzie, no mam nadzieję, że bardzo fajnie oczywiście, patrzę, to bardziej właśnie patrzę na te screeny, no będzie mi dane się bawić przy tej produkcji. Tym bardziej, z której też notabene ostrzegam, że będą wychodzić regularnie, czyli jeszcze po tych dniach tegorocznego lata. Ale ja to mam w sumie highlight, bo jeszcze wcześniej będę miał wolny, gdyż no będę ja niedługo szedł na studia, o ile oczywiście się wszystko tam ułoży, czy nie będę musiał przełożyć tego na później. Zaś póki co, no teraz już bez zbędnego przedłużania, po prostu zacznijmy grę. Bo tutaj się już rozgadałem, że ohoho. Get a map to VW Rocket Site. Complete previous mission. I z tego co widzę, mamy tutaj tylko 3 misje. Przejdźmy zatem pierwszą i zobaczymy, jak to się skończy. Lądowanie w strefie wojny. Widzę, że trzeba klikać konkretniejsze tematy. Landing to Warzone. You will be dropped by parachute. Location is near enemy settlement. Find the map to VW site. Enemy is developing a long-range rocket called VW. A prototype is being tested somewhere in enemy-occupied Netherlands. We must acquire into of its location. No, zdecydowanie ma przyjemność to wyglądać w sumie jak tytuł ten. Ma przyjemność się prezentować, jakby był projektowany jako gra płatna. Ale bardzo fajnie, że takową nie jest. To mi się podoba. No i nie ma tu nawet żadnej mikropadności. Misja pierwsza, lądowanie w strefie wojny. No to zaczynamy w takim razie. I coś czuję, że jednak nie będzie to taka długa seria, jak mi się zdawało, że będzie. Tutaj mamy uzbrojenie, no i jesteśmy zresztą w samej grze. Skoro będą tylko 3 misje do rozegrania. Oczywiście zobaczymy, jak długie one będą, natomiast... No póki nie jesteśmy... Natomiast... Teraz już gramy. No i tak prezentuje się rozgrywka, jak widzicie, poruszamy się tutaj w lewo, w prawo, w bok. Tutaj mamy wroga. Enemy patrols ahead, be careful. Oczywiście. Hmm? O nie! Ała! Kurde, zauważyli mnie! Aha! Dobra, zabijcie mnie. You died. No, nie ma to jak śmierć na samym początku gry. Nieprawdaż? No właśnie, defeat. Get up, soldier! War isn't over yet! No, dopiero się zaczęła. Amunicja póki co jest nam nieprzydatna. Tutaj oczywiście możemy zmienić broń. Eminent Garand i Thompson. Wiadomo. Cele misji. Zabij snajpera w strefie. Get him up to VW Rocket. Zabij wrogiego komandosa oraz secondary. Kill Watchtower Guard. Perform 3 male kills. Tak będzie. Zaś póki co, to ten. No, pokonajmy pierwszą przeszkodę na naszej drodze. Enemy patrols ahead, be careful. Oczywiście, generale. Mógłbym przez to przeszkodzić i od razu załatwić tego typa. Tego Niemca oczywiście, nazistę. No, nazywajmy rzeczy po imieniu, natomiast... Kurde, przecież idzie ktoś tam. Więc lepiej się schowajmy. I wyłaśmy. Kurde! Dobra, jest dobrze. A tak to już po prostu zastrzelmy. Padł. No i ma bardzo fajny to ragdoll. Oho, oho. Czy mi się zdaje, czy... Dokładnie tak. Siup! Granada! Powinni byli jeszcze wykrzyknąć, ale jak widać nie zwrócili uwagi. W ogóle też chciałbym wam poinformować, że jest to jedna z tych gier, w których można dowolnie przeładować Garanda. Hmm? Nieźle, co? Na razie.
W taki sposób można przejść. Kurde! Żegnam. Najlepiej to przydałoby się jakaś osłona w pobliżu. I chyba nawet była, tylko ja na nią nie zwróciłem uwagi. A najlepiej to już amunicja. Bo ten Alien Gun to nam się powoli kończy. A tutaj aczkolwiek co my mamy? Proszę bardzo, nowa broń. Flamethrower. Nie można było nawet kliknąć, jak to się sprawdza. Dobra, sprawdźmy to. Ginie. I żegnam. No! Aha! Dobra, no tutaj trochę sytuacji będzie dziwnych być może z tą grą. Proszę bardzo. Dobra, najlepiej to jednak nie kombinować. Teraz wykorzystajmy Thompsona może. O tak, amunicja do Garanda. Dobra, czyli ten Thompson to jednak na bliższe starcie się przydaje. Niech to. O kurde! No dobra, no to teraz już rozumiem tym bardziej rzeczy. Tylko jak go zdjąć? Jak ja mam go kurde zdjąć? No było przecież, że swoiste możliwość celowania, ale... Nie. Aha! Dobra. Udało się go wykończyć. No, swoją drogą wybaczcie też trochę zbyt być może pośmieszną narrację w tym odcinku. Proszę bardzo, czerwony krzyż. Znaczy, czarny krzyż na białym tyle, na tyle białego koła. To jest skończone na tyle czerwonej flagi. Oczywisty znak nazistów, z Niemców znaczy się. Znaczy, co ja mówię? Nazistów, tam oczywiście no... No jakiegoś podejrzewania nie było, gdyby była raczej swastyka, ale no, nieważne. Ważne jest to, że no, ale ten, no nagrywam to trochę w pośpiechu, gdyż zaraz mamy iść na urodziny do dziadka i te sprawy. Mam nadzieję, że kolejny odcinek będzie się natomiast, no sami wiecie o co chodzi. Proszę bardzo, mamy checkpoint, tak się liczy. A to nam się przyda. Właśnie, headshota da się tutaj...
sprawić, że to szkoda, że to tak opowiem. Oho, a tutaj już jest swastyka. I ciekawe, czy poznajecie tego pana z wąsem, a tam widocznego. No tak, no przecież nie sięgnie, nie sięgnie. Lass sie fallen oder ich schieße. Kurde, ała. No niestety. Okej, z tego co widzę, to tam przeciwników trochę sporo jest, więc ciach! Nie ma! Dobra, dostał w headshota, dostał w głowę. No taki sympatyczny to jest drugowojny side-scroller, ja przepraszam bardzo, zdecydowanie. Tylko przydałoby się jeszcze odpowiednio wyczuć sterowanie. Nie ma. Aha. Dobra, no to można też dotknąć po prostu ekranu. No to nie jest, żeby wycerować daną starę, no. Ten, no ale jeszcze ten. Będziemy z tym pobudować. To przydałoby się wykorzystać, cholera jasna. Lass die Waffe fallen. Ładnie. No a z czym mamy tutaj? Nowa broń, bazooka! No i to by się przydałaby też jakaś osłona, no żebym mógł jakoś bardziej taktycznie podejść. Lass sie fallen oder ich schieße. No. No, musiałem cię dobić własnoręcznie. Żegnam. No i mamy kolejną flagę, tutaj kolejne terytoria. Okej. Schnappt ihn euch. Skorzystać z tej bazyki, no bo raczej przede wszystkim w momencie, w którym będzie ona naprawdę przydatna. Oho! O kurde! No i tutaj mamy już poważnego przeciwnika do załatwienia. Tak więc boom! Na razie. Auć! Dobra, rozwijmy to. Ciao.
No da się przez to przeskoczyć, ale nie można tak skakać albo po prostu przeskakiwać przez przeszkody. No jak kto woli, kto chce szybciej przejść, kto chce iść. No nieźle. O kurde! No i kolejna śmierć. Dobrze mi idzie. Dobrze mi idzie. Lasty Waffenfall. Jeszcze raz. Serio? Ale gdzie ja już wykorzystałem tę bazukę, co? To jest interesujące co najmniej. Tutaj mamy wroga. Uwaga, strzelamy. Ta jest. Aha, można skakać przykucniejszy. No dobra, niech wam będzie. Bum. No, są tu też elementy skradankowe, jak widać. No, bardzo, bardzo fajna gra. Tylko trzeba jeszcze wyczuć odpowiednie sterowanie tam mimo wszystko. O nie. Zdjęty kolega został, a tutaj co się dzieje? Wrogi Inter. Prawie Objective. Kill Watchtower Guard. Okej, jasne, rozumiem. To już nie wiem, jak będziemy. Żegnam. O, dobra. Strażnicy. No tak średnio bym powiedział. Kurde, po co ja do niego strzelałem? No jeszcze takie coś się stało, no. Cudownie.
No i ponownie. Rzecz albo do przeszkodzenia. No w taki sposób, albo. No. Enemy spotted. Oczywiście, że tak. Watch Tower Guard, perform 3 mail kills. Lass die Waffe fallen. Time is running out! Get the vehicle fast! Nie może się tego wydostać, trzeba będzie zdobyć pojazd. No dobra, tak więc dobądźmy. Proszę bardzo. To jest... I to jest już koniec misji, kurde. No dobra. Tak więc chodźmy stąd. Hej! Dobra robota, żołnierzu. No dobra. No i fajnie. No i udało się. I tak jak widzimy wyraźnie, tylko 3 misje nie mamy do rozegrania. Tylko 3 misje mamy tak naprawdę do rozegrania. Tylko 3 misje mamy tak naprawdę do rozegrania. Pierwszą już ukończyliśmy, zostały nam jeszcze 2 na kolejne 2 odcinki, ale... Ale szczerze? To przeszedłbym jeszcze raz tą pierwszą, aby... Let's go, no niech odcinek będzie przynajmniej jeszcze o te parę minut dłuższy, mam nadzieję, że się nic nie stanie. Misja pierwsza, lądowanie w strefie wojny. Wrogi patrol przed nami, uważaj. Jasne, będę. I swoją drogą, no, w Warpedii mi odblokowane zostały rzeczy. Może się to przydać. Możemy je później przeczytać, albo przynajmniej przejrzeć, jeżeli będziemy chcieli. No, fajna gierka. Aż chciałbym... Aha! Można celować. No dobra. Dlaczego ja tego wcześniej nie zauważyłem? Kurde. No tak to się kończy, jeżeli się naciera na... Try to stay alive, moron! Enemy patrols ahead, be careful. Oczywiście. Tutaj poczekajmy, aż sobie jeden przejdzie i potem wróci, aby nie było... Aby nie było lipy. Możemy też zawsze celować.
za drzewa, czego wcześniej nie zauważyłem, a to była dostępna przecież taka możliwość. No dawaj, stary. Paf, 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 paf. Dobra, udało się. Schnappt ihn euch. Na razie. Lass die Waffe fallen. Amunicję do karabinu. Podziękował. Mamy kile, czyli trzy zabójstwa z ukrycia, w sensie, że... Ciach. No i mamy pierwszą nową broń. Natomiast... No właśnie. Zaliczyło mi? Jest! Zaliczyło mi! Secondary objective completed. Paf, paf, paf. No możemy też przeładować tego M1 Garanda, co przydałoby się robić po każdym strzale, bo jak widzimy, amunicja do niego raczej nie jest zbyt... Bum, bum, bum. A łączył in my room. Można tylko 3 granaty maksymalnie nosić, spoko. Feuer! Dłoń? I się lepiej uleczmy. Dobra, udało się. No i teraz, kurde, ten snajper, którego lepiej się wystrzegać. No. Nie sięgnę go. Dobra, załatwiony został. Ale niestety skończyła mi się amunicja do granaty. Teraz będę musiał latać z tym. Dziękuję bardzo. No i jeden garant, żeby blokować. Skończy nam się amunicja do wszystkiego. Pana amunicja z kolei do tego.
No to jest z kolei tak. Lastiwaffe fallen. Kurde. Chodź tu. Dobra, załatwili. Co? Co? Wspaniale, coś się zbugowało, tak naprawdę nie mogę strzelać. Spokojnie, nic się stało, o nie! Dobra. Załatwiony. No, aż... To jest jedna z tych gier, które zdecydowanie, no, do przechodzenia... To jest jedna z tych gier, które zdecydowanie pozwoliłbym ja sobie na przechodzenie także w wolnym czasie, zaraz obok chociażby... Bez Zaptie, z którego naprawdę, no, mam chrapkę, aby rozegrać... Aby rozegrać sobie tam prywatnie jeszcze raz, no bo to są serio wszystko dobre gry. A co dopiero, kiedy przejdziemy kiedyś na etapie swojego gameplaya do gier Game Loftu, to wtedy, będzie co dobrego. Ale póki co, trwajmy przy tym. Tym, co mamy i potem następnym pasem. Granaty lepiej oszczędzać. Cztery strzały przynajmniej wystarczyło na tych gałganów niemieckich. A tego miotacza ognia to raczej, no tak średnio bym powiedział, by używać. Do widzenia. No i mamy rakietnicę. Przyda się, zdecydowanie. Wow. No, użyta została przedwcześnie. Ale tak czy inaczej. Ziup. Oczywiście uważajmy. No jakby no od samego początku mamy przyjemność ze strony Emily Garada i Thompsona, natomiast... Dobra, najlepiej to wyczuć oczywiście odległości, kurde. Bo inaczej tym bardziej czeka nas przykra zguba. Ta jest. No zdecydowanie to się raczej mija z celem używanie tego flamethrowera. Jakby nie patrzeć. O nie! Tutaj niech rakietnica pójdzie w ruch. Uwaga! No i oczywiście jak na Garanda przystało, no jest takie charakterystyczne brzdęk, które w sumie posiada coś ogromnego z drzwi, no. To jest oczywiste. Lass ihn fallen. Wow, ale tego wroga nie zauważyłem akurat.
Oczywiście, że dalej też ktoś będzie. Oczywiście, że będzie to nazista. Dziękuję bardzo. Kocjony. Achtung. Granaty. I wrogi Intel. Piękna rzecz. No dobra, czyli mieliśmy za zadanie przede wszystkim zdobyć wrogi Intel i zabić jakiegoś tam dowódcę. Spoko. No i swoją drogą, ej. No, no, tym razem zamiast zostać wystrzelonym w cholerę daleko gdzieś, tamten karabinier po prostu został odrzucony do tyłu. No i oczywiście, że ciała znikają, no, tam po czasie, ale wciąż. Jakie tło leśne w ogóle też za nami, tam w tyle. No dobra. Jak tylko dobrniemy do końca, to będziemy powoli kończyli ten odcinek. Tym razem nie róbmy niczego głupiego. O nie! No, ciul, nie zakradnę się. I kurde, cała misja od nowa. Przy zgonie pozwala mi wczytywać ponownie grę. Granada! Pięknie. Zostali bardzo fajnie rozwaleni. No i trzeba będzie tutaj zdecydowanie uskutecznić taktykę. Tutaj też jest zasłona. No dobra, wykorzystajmy to. Trzeba będzie uskutecznić właśnie taktykę dostrzelania do wroga jak najszybciej, żeby stracić jak najmniej zdrowie, bo jak widzicie, no pozycja ta jest raczej trudna. Tym bardziej to jest winy mojej własnej głupoty tutaj, której jesteście wątpliwymi świadkami. Jesteście, macie wątpliwą przyjemność być świadkami. Dobra, załatwmy tego załatwimy w taki sposób. Kurde, powinienem był ja wykorzystać ten system osłonowy na własną korzyść tak naprawdę. Ale dobra, nie odjął to nam aż tak tylu do punktów, więc... Czy jest w porządku? No, tu czasem boom. Załatwiony kolejny został. A tutaj, proszę bardzo, co mamy? Miotacz ognia. Załatwiony. Cel poboczny wykonany.
płoń, kolego? Ta jest. No w taki sposób ma przyjemność odbywać celowanie w tej grze. No za pomocą palca, no strzelamy tam, gdzie nam się... A teraz lepiej z powrotem przełączmy się na karabin. Dobra. No i dalej. Nie. Dobra, snajper zdjęty. Bo już mnie miał na haku. Wal się. Kurde, nie o to mi chodziło. Za daleko byłem, żeby móc dokonać ataku nożem. O nie. Tutaj rzuciłem granat z całą pewnością. Ciula, nie faja! Daj z ciała, nie faja! No i szkoda, że nie można dogłębniej sprawdzić, jak... No i swoją drogą tam też było, tam też była osłona, ale postanowiłem z niej nie skorzystać. Szkoda w sumie. Idealny headshotik. Teraz te headshoty wchodzą, a raz nie do końca. No a proszę bardzo, co tutaj mamy w kolei? Lass die Waffe fallen. Żegnam. Nowa broń bazooka. Użyłem tej broni w desperacji, okej? Dobra. Właśnie za amunicji to 90. Spoko. Na razie? No kurde, jedni się obracają, drudzy nie. Raz się obracają, raz się zrobił. Chcę zajść od tyłu. Przeładujmy, żeby nie było ryzyka. Coś pójdzie nie tak. Pełne. Tutaj się lepiej schowajmy, bo jest karabin.
Tam leży. Ale zaraz będzie szedł koleś, więc... Więc lepiej się jeszcze stamtąd... Nie wyściubajmy nosa. Nie, jest już kurde prawie 13. No, zakończmy najlepiej ten poziom jak najszybciej, zanim będzie za późno. Nie ma! Kurde, no zdążę się jeszcze obudzić zanim ich dźgnę. O co tu chodzi? Dobra, wrogi Intel zdobyty. To jest... Zup! Tak jest. No i właśnie ta wieża strażnicza. Tutaj tak naprawdę no kręci się paru wrogów, na których lepiej oczywiście uważać. Bo inaczej... Źle się sprawa skończy. Zakranie się na wieży strażniczą i zdejmi. Osoba, która na nim jest. O! Cel wykonany. No dobra, udało się dokonać skradankowego zabójstwa. Super. Zostało nam jeszcze tylko... drugiego komandera. Za blisko podchodzę, tak naprawdę, czy jak? No i jeszcze jednego. No jednak się udaje załatwić od tej... Wszyscy się niestety nie wysadzimy. A jak to wysadzimy? Serio? Myślałem, że bazooka będzie w stanie zniszczyć wszystko, a tu jednak nie. Dobra, no... Póki co ze zdobytych przez nas broni, no w obecnym etapie. Bazooka i miotacz ognia.
A podstawowo byliśmy potrzebni oczywiście pewnie ten Garanda i Thompsona. A teraz z kolei zabierajmy się stąd. Let's go. Ciach. Boom. Was ist los? Aha! Great job. Dobra robota, żołnierzu. No, i to się rozumie. Wyszedł być może z tego godzinny odcinek zapewne. Ale co tam? No. Tak już ze mną jest, że w trakcie innego odcinka pierwszego z danej serii, czy też jedynego, no chcę ja przejść jakąś etap gry, bądź całą grę, bardzo krótką, no po parę razy i ostatecznie kończy się jak kończy. Czyli no, materiałem dłuższym niż powinien być był tak naprawdę. W każdym razie dziękuję wam serdecznie za oglądanie w tym momencie. Widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku z drugowojennego żołnierza. A tymczasem idę się już przygotowywać do pójścia do dziadka. Tak więc trzymajcie się tam. Kolejny odcinek jeszcze w czasie oczywiście trwania tegorocznych wakacji, ale to czasem uciekam. Trzymajcie się. Ale ta gra jest fajna, kurde.